No i trzeci, słuchajcie, na tą wielką epidemię, co panuje, to jest, bo do sklepu chodzisz, żądają maseczek. Ktoś nie ma maseczek, to można bardzo prostą sprawą, tak jak ja to robię zawsze. No to jest maseczka, a nie te tylko, że zakrywają twarz. Zakłada się ją, o tak. No, nie robi się dziurki na twarz, tylko na oczy i na nos, żeby można było, chociaż na nos niekoniecznie, bo można kogoś się chcący smarknąć, jak to się mówi. Oczy się, na oczy się robi masę, żeby widzieć było się i się wchodzi. I teraz jest człowiek, na głowę jest, czy jest człowiek tutaj zabezpieczony. A co, w sensie do tych, do rąk, jeżeli ktoś nie ma rękawiczek, takich co oni potrzebują, to jest wiele sposobów na to. Jeden sposób jest taki, na przykład ja jak nie mam rękawiczek, to zakładam sobie skarpetki i wchodzę sobie w skarpetkach. No na przykład można jeszcze, nie wiem, jak to powiedzieć, zawinąć bandażem, można, no nie wiem, też można jakąś tam folią, czymkolwiek, co... A w gips? Można wziąć co gips? Kto ma w gips też można. Można. Co kto ma... Czym się dano po prostu na ręce. A jeszcze, powiem mam na śmiechu, bo stosunki każdy, wiadomo, kobieta i mężczyzna potrzebuje stosunku. To można założyć kondona, można gumkę, można też folią owinąć, można bandażem owinąć. Czym jeszcze? Gips też można założyć. Jeżeli, większy bolec. Jeżeli ktoś umie, oczywiście. Większy bolec jest. No i ten, coś mam powiedzieć, no. Tego się nie trzeba bać, bo to po prostu to jest, to trzeba na tym zapanować, no po prostu. Ja na przykład się tego nie boję. Co mam, to zakładam. Nie mam tego, to zakładam. Staram się, czy reklamówkę, czy folię, czy ten, chociaż też są metody inne. Na przykład moi koledzy chodzą w workach. No ja właśnie słyszałem, że jakaś będzie akcja sprzedaży worków po ziemniakach, znaczy, zamiast ubrań. Akurat u mojego kolegi w workach jest taka akcja, że za darmo worki rozdają, żeby... I to na ubranie się zakłada? Można na ubranie, a można i na same slipy, to jak woli, no. Worki, kominiarki rozdają, także to jest, no, metoda też taka, no, to jeszcze wam powiedzieć, no. No jak uchronić się w ubikacji, jak chce się usiąść na sedes? No to... Żeby rękoma nie dotykać. Folio zaspać, zrobić dziurkę tylko i w nią tylko trafić. Tylko trochę większą czy mniejszą, bo tak. Nie każdy trafi. No to zależy... Się na boki rozlewa. No to zależy kto jak to, no. Aby otworem trafić dziurę wycięto w folii, no. Zależy kto jak woli, no. To tak, bo powiem wam szczerze, no. Coś jeszcze masz do dodania na temat? Na razie. Epidemii? Znaczy, jeszcze można powiedzieć tyle, no. Na przykład, można też, na przykład, ktoś chce sobie w domu otworzyć okno, powiedzmy na to, jak będzie lato, jeszcze jak będzie epidemia, ktoś chce sobie otworzyć okno w domu jednorodzinnym, czy tam w bloku, to sobie może też folię założyć i zrobić tylko takie małe te, żeby był przewiew powietrza i też się przy tym ochronić. Ja jak koleżanka chce będzie pocałować, chce tak od serca. Od serca, no to... No przez folię chyba tylko, no nie przez wiem. Folię. To folia, to trzeba wykupywać folię jednym zdaniem. No folia jest zawsze potrzebna. Albo przez papier toaletowy? Można też. Obwinąć głowę, czy można nie? Przez gumkę też, da się. To gumkę można i nadmuchać? No można też, oczywiście, że jak najbardziej. No. Zrobić balonik? Można balonik, no. Także no, mam na razie tyle na ten temat. Jeszcze rozpracuję coś, to jeszcze dodam w trakcie. Na razie, trzymajcie się. Córki, jeszcze zapomniałem dodać, że jak ktoś ma potrzeby fizjologiczne, można na przykład pod krzaczkiem, można gdzieś tam, a jeżeli oglądaliście skoki narciarskie, jak ktoś potrzebuje się załatwić, nie, jak nie w toalecie, to można na małysza, w taki ten sposób właśnie, na małysza i w porządku, i skoki jest zabezpieczony. Ja tak stosowałem i mi to nie grozi i jestem zdrowy.